8 listopada manifestujemy przeciwko odradzającemu się faszyzmowi i wszystkim ruchom skrajnie prawicowym, nacjonalistycznym, gdyż tragedia II wojny światowej, niemieckiego faszyzmu i innych faszyzmów była zbyt krwawą historią, która mogłaby się powtórzyć. Wyznajemy przekonanie, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi, a dopiero potem o tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, decyduje to, gdzie się urodziliśmy, bo na to nie mamy wpływu. Ważne są dla nas takie wartości jak wolność, równość, pomoc wzajemna. Uważamy, że wszystkie mniejszości, wszystkie narody mają prawo do życia w pokoju, mają mieć prawo do edukacji. Nie zapominamy o tym, że za wieloma takimi skrajnymi ruchami stoi po prostu kwestia nędzy, braku pracy, ubóstwa i tego, co przynosi współczesny kapitalizm. Po prostu faszyzmowi w żadnej wersji nie pozwalamy na to, żeby mógł bezkarnie panoszyć się po ulicach naszego miasta.